Teraz ogródka rabarbaru przyniosłam i tak myślę sobie, co ja z tego zrobię. Konfiturę usmaż, wnuczko miła, tak mi babcia poradziła. Pokrój w kostkę, zasyp wszystko cukru szklanką, no i idź się pobawić z koleżanką. Aha, nie zapomnij przynieść bzu, bo potrzebny będzie tu. Tak tradycja smażenia konfitury w rodzinie przetrwała, aż się konfitura nagród doczekała. W Wrocławiu na konkursie dyplom zdobyła, w Szczelinie na jarmarku przez smakoszy została doceniona i piękną statuetką nagrodzona. Konfitura z rabarbaru z płatkami bzu to przecier oparty na rodzinnym przepisie. Jest jednym z pierwszych przysmaków, które można wykonać po zejściu śniegu, ponieważ rabarbar, nazywany czasami żewieniem, pojawia się wiosną. Przygotowanie konfitury jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu. Rabarbar należy pokroić w kostkę. Zasypać 400 g cukru i poczekać, aż wypuści sok. Następnie należy wrzucić wszystko na patelnię i lekko mieszać. W odpowiednim momencie dodajemy pokrojony kwiat bzu. Zagotowujemy i wkładamy do słoików. Konfitura z rabarbaru doskonale smakuje, zarówno sama, oraz jako dodatek do różnego rodzaju deserów.